Jesteśmy na giełdzie w Sokołowie. Już druga edycja. Mieliśmy być w Skołoszowie, ale ze względu na pogodę i inne zajęcia nie wybraliśmy się, bo już jest dosyć późno, jest po godzinie 11, ale zobaczymy, co się dzieje. Jaka cena jest ten zegara? Nie słyszę. Dzisiaj widzę już jest trochę więcej rupieci. Nic, najpierw idę tam na tył zobaczyć, czy jest więcej rupieci, a później przejdę się tymi alejkami. Gdzie byli? A chuj, w kościele. Alejka do kebaba. Chyba póki co jedno z nielicznych jedzeń. Tu jest jakiś grill nieduży. A, czyli już tak jak mówiłem, z tego co słyszałem, jest tak, że do końca rogu jest za darmo, a później już są rezerwacje i opłaty za metr. Czyli tak jak obstawiałem, na początek, żeby zachęcić trochę sprzedających i tutaj, żeby się zaczęli zjeżdżać, no później przecież nie będzie zawsze za darmo, rzecz oczywista. No, dzisiaj jest ewidentnie więcej. Widzę i troszkę rupieci jest, i ludzi, i spacerujących. Pogoda jest nieco lepsza niż w zeszłym tygodniu, więc też to na pewno działa na plus. Tam goście na piwo. To jest rękodziełówka. Dzień dobry jest. Panu. A, dzień dobry, witam. Witam. Czyli dotarł pan tutaj. Robi pan wywiad teraz? Pewnie. Czy dobra giełda? Badam sytuację, jak tu się dzieje. I co, będzie coś z tego? Nie wiem, ja wie pan dzisiaj pierwszy raz. Pierwszy raz, nie? Bo w zeszłym tygodniu byłem, nie widziałem pana. Nie. Powiem panu, jeżeli będzie zrównoważone miejsce i dla sprzedających, i dla kupujących, także... No tam z tego co słyszałem, że mają robić parkingi, gdzieś utwardzać place, więc myślę, że to... Ja jestem tego zdania, jeżeli jest dobry gospodarz, będzie wszystko dobrze. O to, i to jest to. I tego się trzymajmy. Ja jestem jednym dobrze. Oczywiście, że tak. Dobra, dziękuję i powodzenia życzę. Dziękuję za mnie. Czym panu pomóc, proszę pana? A nagrywam, jak wygląda sytuacja na giełdzie. Chcę się tutaj. Czy widzi pan sens, że to będzie miało rację bytu? Jak powiększycie plan? No, to... Za mały plan. Ogólnie tak, jest mały, to fakt. No, tam te krzewy wyciąć, utwardzić. Z tego, co się dowiadywałem, to tam jest kwestia, że to jest... Jeszcze, to jest prywatne, nie? Że jakiś czas temu była opcja wykupu, miasto tego nie wykupiło, ale no może teraz błąd duży, na pewno. No bo jednak potrzeba miejsca, nie? Bo na pewno będzie konkurencja. Ale nic, obserwujemy, jak się będzie rozwijać. Miejmy nadzieję. A, ksiądz niezadowolony, to gdzieś też mi się obiło uszy. To jest druga władza, wie pan to. Zawsze, jak był pan na Wawelu, to przy królu zawsze był biskup. No. I tak teraz jest, bo już trochę się odwróciło, ale teraz wróciło do tego. No, no, no.
No nic, zobaczymy, obserwujemy sytuację. Miejmy nadzieję, że pójdzie w dobrą stronę. Nie przeniesie, no to będzie. Dokładnie. No wina Tuska, mówię. A, no tak, wszystko. Jasne. Dobra, dziękuję. Będzie reportaż? Tak. Będzie, będzie, nagrywamy, co się dzieje. Co się dzieje, co się, czy się rozwija. No widzę, że ludzi jest więcej niż w zeszłym tygodniu, trochę pogoda lepsza. Co pan robi, te wszystkie te. Ogólnie jest, teraz dosyć często jestem, no w zeszłym tygodniu też. To pana, tak? Tak, na YouTube, w ogromcy nudy. No, no tak, to ja. Dzień dobry. Gdzie będziemy, na pierwszej stronie? Na YouTubie. Jak, kręci się coś, co się sprzedaje, czy... Ale bardziej się stoi, czy coś się handluje? Bo to... Aha, Apache nic nie widzę. No niestety, tak jest, dużo turystów, nie? A tam pan był może? W Kołoszowie właśnie nie, bo dzisiaj niestety nie udało nam się. Miałem zamiar jechać, ale za tydzień pewnie pojadę zobaczyć, jak tam sytuacja wygląda. Jedni chwalą, drugi nie. No właśnie tak, na dwoje babka wróżyła. Znaczy to jest trochę odległość, no nie? Na niekorzyść. Tu znowu. Tak, tu z kolei trochę mało miejsca i... Ale nic, zobaczymy. Tu jest dobrze, tak. To powinno być z każdej strony, dojazd, wyjazd. Tak, no bo tutaj jest problem tam jednak. Ktoś kupi, nieś. Tak, ciężko wyjechać. No. Tu powinno być wysortowane. No ale z tego, co słyszałem, ma tam powstać plac, nie? Parking gdzieś tam kawałeczek dalej. Zobaczymy, jakby się to rozwinęło, to... Koło lotniska powinno być. Jest tam plac do cholery, 8 hektarów leży od góry. No tak, ale... Koło autostrady. No tam akurat by z każdej strony był dojazd, to fajnie. No nic, zobaczymy, jakoś się może to rozwinie. No. A to ten, żeby był tam. Tam. Nie, ale ten gospodarny, nie? Tak z tego, co widzę. No. Szkoda. I za ucho, nie? Moja już. Dobra, dziękuję. A ile to? Ale tu z autem stoł? No. Będzie was go szukać. Dzień dobry. To gdzieś tam pod tych daszkach. Czyli jak widać, trochę rzeczy jest, ludzi się kręci, no niestety każdy tu poniekąd zna ten dojazd trochę narzeka, ale miejmy nadzieję, że to się dojazd i parkingi, ale mam nadzieję, że miasto tak. Dzień dobry, znowu filmuję. Oglądam sytuację, jak tam, czy się dzieje, czy się rozwija, czy się handluje. Coś się dzieje, nie? Coś działamy. Coś trzeba. Jeszcze miałem na ten z Kołoszów, ale niestety nie udało mi się dzisiaj, za tydzień pewnie, jak pogoda i czas pozwoli, zobaczyć, jak tam wygląda sytuacja. Nie wiem, nie wiem. Ale co, dzieje się coś, idzie coś sprzedać? No. Jest to giełda. No, ale co, lepiej, gorzej niż w Rzeszowie? No, słaby to obar końcówka. No. Ja teraz myślę, że też jeszcze dużo ludzi to chodzi bardziej tak z ciekawości, nie? Tak bardzo dużo zapoznać ludzi. Zapoznać się. Takich. Apacze, nie? No, ale poglądać. Ci, którzy byli w niedzielę na giełdzie. Że się przebi... Bywalcy. Tak, to są. Są tutaj. No myślę, że prędzej tu przyjadą niż do Skołoszyc, no bo jednak nie bliżej. Wiem, ich ta odległość jednak blokuje. Mhm. No ale właśnie planuję się wybrać za tydzień, zobaczyć właśnie, jak tam sytuacja. Ukręcić tam. No. Tutaj mam bliżej znacznie, dlatego też łatwiej przyjechać, nawet na chwilę się wyrwać. Nie? Tam jednak no już trzeba trochę więcej tego czasu. Trochę się
Dobra, wracę dalej, dziękuję. Jak widzicie, już nie, tutaj sprzedawcy rozpoznają. A więcej, co wam mogę dopowiedzieć? Wszystko słyszycie. Witam. Jak handel na sokołowskiej ziemi? Zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. Na razie troszeczkę przyjechało klientów z Rzeszowa. Zobaczymy. Ale pierwszy raz tutaj? Czy? Bo, tak, pierwszy raz. Bo ja tydzień temu byłem, właśnie nie widziałem. Ten. Tak, ale co? Jak, ale przewidywanie bardziej na plus, na minus. Ciężko mi ocenić. Na razie za wcześnie, nie? Ale na razie coś handluje, czy tak bardziej? Coś tam poszło. A, czyli ja coś... Ja nie ukrywam, że mam bardzo dobry towar w bardzo dobrej cenie, więc... Więc jest szansa sprzedać. Tak, nie dziwne, żebym nie sprzedał, tak? Dobra. No czekamy na rozwój sytuacji. Nie miejmy nadziei, że będzie się rozbijać. Dzięki. Tak, tu jakieś autka na sprzedaż są. Co prawda niewiele. Ale są, ale tu jeszcze mamy rupieczki. To jest to, co lubi, co lubię. 220 za jedną sztukę z demo. To są olsztyńskie dobre opony. Na chlorokauczuku. Ale który... Tu jeszcze mamy jakieś oponki, felgi i tak dalej. Tu jakieś płody rolne. Pan Esiakiem. Przejdziemy sobie jeszcze w drugą stronę, chwilkę między alejkami i będę uciekał. Ale napawa mnie to optymizmem, że ten rynek się tutaj przyjął. Mam nadzieję, że proboszcz nie będzie za bardzo interweniował i to dalej będzie działało. To coraz więcej ludzi się przekonuje tutaj ze sprzedających. Chodzi mi, przyjeżdża. Część jest pierwszy raz, część już była tydzień temu. Także się coś dzieje. Chodź. Tak, uśmiech. Tak, panowie, idzie co sprzedać, pohandlować?
coś z tego będzie, tak? No i dobrze. Maszyna poszła. Czyli coś się dzieje, rynek się przyjmuje, że tak powiem. No i bardzo dobrze. O 5 godziny przyjechałem, ja myślałem, że gdzieś sobie tam stanę, nie? A pełno. A tu nie było miejsca. Nie ma miejsca i kieruje mnie tu. No. Ale dużo ludzi, dzisiaj trochę lepsza pogoda niż tydzień temu, jednak przyjeżdża tu, no znacznie bliżej niż do Skołoszyc, no nie? I... Jak ja mam 12 km. No to... Jak miałem, no zrobiłem, że też niedaleko... No, czyli porównywalna, powiedzmy, odległość. Pojadę do Skołoszyc. No właśnie widzę i sprzedających, i nawet kupujących się poznaje twarze, że jednak przyjeżdżają i ci, którzy bywali na giełdzie, także myślę, że ma to sens, nie? Dobra, to nic, powodzenia. Tu widzę, w każdym zakamarku się ludzie porozstawiali, gdzie się dało, także całkiem spoko. Tu grille, na razie prowizorycznie, ale próbują działać. Tu mamy te rućwieciałki, też powtarzalne z giełdy, także też fajnie. I tu jest ten parking. Jak widać, grille też się już tutaj rozwijają, znalazły swoje miejsce. Jeżeli jedno, to będzie. A jeżeli komplet z czarnymi od słońca, na każde jedno okulary panie założył. Pod spód każde jedno. No ja mówię panu tak. No, kolego, ale tu i nawet wie pan, jak pan, dajmy na to, posadzi ziemniaki, nie?
i żebym wyciął między. Ja się nie odzywam, bo ty tego Dzień dobry. O, witam. Jak tam? Pomaluszku do przodu. I co? Twoje prognozy się nie sprawdziły, nie przeszły. No, nie sprawdziło się prognozy, kurde, ten. Jedziemy, kurde, jedziemy. No i co? Właśnie. I giełda się kręci w Sokołowie? Giełda się w Sokołowie kręci, kurde, ten. No i kiełbaski kręcimy. Wszystko kurde, jest. Burgery, kurde, ten pomaluszku. No jakoś jest, no. No i dobra. Rozkręcimy to wszystko, kurde, ten. Skarpetki prawie byłem na filmie. O, widzi pan. Okej, okay, są i skarpetki, jest i pan. I jak się panu widzi ta giełda? Czy coś będzie z tego, czy nie? Mam nadzieję, że coś będzie. No, tamte tydzień kiepsko, teraz trochę lepiej. Dzisiaj trochę pogoda lepsza, nie? Tak. Chyba więcej ludzi. Więcej ludzi, handlarzy. Mamy nadzieję, że będzie fajnie. Zapraszamy oczywiście. No, dobra, nie, myślę, że się to rozwinie. Jak troszeczkę tutaj władze pomyślą nad parkingami, ten to powinno być. Dzięki, powodzenia. Thank you.
to już bardziej strefa, gdzie można się ubrać. Dobra. Idziemy tu. Tak, uśmiechy szerokie. Jak panowie, jak się widzi nowa giełda, nowy targ? Lepsza od zamęża. Jeśli chodzi organizacyjnie i dla, z punktu widzenia klienta, wydaje mi się, że tak, przynajmniej nie ma błota. Ale co, idzie coś sprzedać, coś się dzieje? Tutaj kolega sprzedaje, on coś wypowie ten temat. Czyli nikt nie sprzedaje towaru wystawione, nikt nie sprzedaje. No to jak to panowie, jak to targ idzie? Nie, ale ksiądz po prostu. Aha, co maska. Okej, okay, i tej wersji się trzymajmy. Dobra, no nic, powodzenia i do zobaczenia pewnie niebawem. Co, nie oglądałaś? Nie. No właśnie. Ciekawe kurwa jak tam przejdzie. Ja właśnie mam miskę do rury. Tak, tutaj do tej. Tak, okej. Okay. Będziesz czekał? Nie, nie trzeba, nie? To są tylko bateria. Miała takie, wiemy to rozwadzone, że to jest lepsze. Dzień dobry. No to jak widzicie, rynek, giełda samochodowa. Tam parę samochodów jest tak naprawdę, jest to bardziej rynek. Się w miarę przyjmuje coraz więcej ludzi, coraz więcej sprzedających. Niestety proboszcz tu dosyć mocno grzmi z tego, co słyszałem dzisiaj na kazaniu chociażby. Ale miejmy nadzieję, że przywyknie, że dostanie tam dobrą tacę i będzie dobrze. Dzięki wam za obejrzenie. Pamiętajcie o łapeczce, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się, cześć, pa!